teraz wy, że jesteście już wciąż czasów. Było mega, mega super, ale stęskniłam się za wami. A teraz uważajcie. Cześć. To był mega, mega uścisk. Okej, a teraz lecimy z serią wakacyjną. I teraz będzie pierwszy filmik, ale zanim zaczniemy ten filmik, to chciałam wam coś powiedzieć. Chciałam bardzo pozdrowić Martynkę, Szymczyk, Zuzię, Olę, Oliwię, Lenkę i Kingę. Hejka dziewczyny! Oraz całą klasę pierwszą B ze szkoły numer 51 w Łodzi. Oraz Olę Orzechowską. Hejka! O, i jeszcze jedna informacja. Zmiana nazwy na Instagramie. Teraz nazywam się Lena Pachus i ty wszystko z małej literki. Dokładnie tak. To jest po prostu taki to będzie nazwa kanału. To będzie oficjalne konto Hejka Tulenka, prawda? Bo sama nazwa Hejka Tulenka jest zajęta oczywiście. Tak. A nasze poprzednie, które założyliśmy wspólnie konto Lena Pachus, coś zgubiało. Raz zniknęło nam na parę godzin, później się pojawiło i nie możemy się na nie zalogować. Ciągle jakieś błędy wyskakują i po prostu jest masakra. Dlatego właśnie teraz będzie Lena Pachuc i ty, tak? YouTube. To jest oficjalne konto na Instagramie kanału Hejka Tulenka. No. No to będzie? Tak. O, będzie też inne intro w odcinkach z wakacji. No i piszcie w komentarzach, jak mijają wam do tej pory wakacje, bo mi superowo. I teraz pokażę wam pierwszy filmik, jak leciałyśmy z Polski do Grecji. Dokładnie tak, na wyspę Zakynthos, tak? Tak, na Zakynthos. No to lecimy z filmikiem. Tak! Tak, jupi! O, Maciej się spakował sam do walizki. Jaka radość! Walizki popakowane, chyba. Ja się tak cieszę, dzisiaj w nocy się obudziłam o pierwszej, bo byłam taka podekscytowana. Tak, bo to Lenka będzie pierwszy przelot samolotem. Tak więc wiecie. I nie zdziwcie się, że Lenka będzie tym się zachwycała. Tak? Jak poszłam spać, no więc sobie spałam. Obudziłam się o pierwszej i byłam podekscytowana, bo jedziemy. Potem obudziłam się i mówiłam: jedziemy do Grecji! Jedziemy do Grecji! Super, nie Marcel? Jedziemy? Tak! Tak. Okej, to lecimy. Teraz do auto musimy spakować i na lotnisko. Do Pyrzowic i koło Katowic. O, zdumowało się. Dziubdziak? Dziubdziak. Jak tam ekipa? Super! Gotowa drogi? Tak! Buzi babci daj, bo babci... A! Jak to się będzie się nie, pytali w końcu, że gdzie jest rok z kim ona zostanie, czy nie będzie samotna, to zostanie z nią babcia, nie bójcie się. Dokładnie tak. I są sąsiedzi jeszcze, nie? Bartek, Adaś, będą się z nim bawić. Okej, jesteśmy już na lotnisku i mykamy na odprawę. Dokładnie, trzeba być 2 godziny przed wylotem, prawda Lenka? Tak. Trzeba wszystko pozałatwiać, sprawy papierkowe i lecimy. Ło! Aktywność kobiet nie zna. Mamunia! Jaka sprytna jesteś. Lenka! Samolot właśnie startuje. Tak. Lenka, co się dzieje? I chyba co, zaczynamy startować, tak? Tak. Już jesteśmy ustawieni na pasie. Na razie jeszcze jesteśmy na ziemi. Powoli jest! Wnosimy się do góry! Tak, jesteś już wysoko! Ja. O matko. Lenka, sfilmuj przez okno jak możesz. Ale ja nie
magic in the air. Gdzie, Lenka, jesteśmy? W busie. Dojechaliśmy. Tak. Jesteśmy na lotnisku, a teraz czekamy na nasz hotel. Tak, no. Będziemy na hotel. Nie, tam. A potem pójdziemy na plażę. A będziemy się kąpać dzisiaj? Mama! Tak. Jedziemy bum bum. Pachy zobaczymy. Marcelek wziął pach pacha. I już jest szczęśliwy. Traktorka tutaj też. Tak. O, i proszę, co już, Marcelek? Marcel, nie wchodź tam do bagaży, oszalałeś? Wpadniesz tam i... Wpadniesz, nie wyjdzie sam stąd. Co, jaka mówisz? Wow. Teraz wchodzimy do naszego pokoiku. Ja to powiedziałem, że to już niestety malutki pokoik niestety jest. No miał być spory. Co? Miał być spory, no. To jest prank. No tata, no. Jest duży. Dwa. Zobacz, jaki duży, tata. Tak. Zobacz. Jedno pomieszczenie. A tu drugie pomieszczenie. I jeszcze co mamy tutaj? Bo jaki duży taras. Jeszcze duży taras. O, jakieś palemki. Tam mamy basen. O, tam jest basen, widzicie? Tam jest basen. A tam może. O, ja już trochę morza widzę. A dzisiaj widzisz? Tak, pójdziemy, to zjemy. A tak trochę zjemy. Ale fajnie, bo można sobie na to raz też posiedzieć. Tak, można. Super. Taras. I suszkę nawet mam. A to jest taki wielki taras? Weźcie dwóch tych. Tak, no. Marcel, gdzie jesteś? O, jest Marcel, cześć. Chodź, idziemy am. Okej, dotarliśmy do naszego hotelu. Jesteśmy na wyspie Zakynthos i jest super! Okej, idziemy coś zjeść, nie? Tak. Helenka. Te widoki. Widoki mamy takie z restauracji. I teraz będziemy jeść, tak, Helenka? Bo jesteś niebłodny. Marcel zjadł trochę mięska i teraz deserek wcina. Helenka, chcesz zjadać trochę mięska? I deserek. No nie. Lenka. Jakie widoki. Teraz pójdziemy na to słońce, nie? No już słońce zaszło, Lenka. Ale jak to jest ładnie. No. Aha. Kto mnie goni? Kto mnie goni? Marcel! O, chcemy zjeść. Gdzie Lenka? Nie ma. Nie ma. Przyjdzie. Chodź, idziemy, Marcel. Idzie za mną? No fajnie. Chodźmy tutaj. Zobaczcie. No, może tutaj jutro przyjść? No to widzisz, tak. Zobacz. Lenka, co tam jedzie? Lenka, zobacz. Koniki. Koniki i auta na jednej. Ja! Jak nie? Jak księżniczki, Lenka? Cała biała, podświetlona. A czy jest dużo koników? Nie? Tak, bardzo dużo. Zobaczcie, w ogóle wszystko oświetlone. Wszystko oświetlone pięknie. Spoko tu jest, nie? Super. Fajnie, że tak centrum. Zobaczcie. A tu jest ta karoca. Tak. Bardzo ładna. Piękna. Beautiful. O, jak zwykle. Szaleństwo zakupów. Mamunia i Lenka. A jakie te? Jakie fajne. No. Co sobie kupiłeś? W stroje kąpielowe mnóstwo. Widzisz, a my tak myśleliśmy. Co? Bo Lenka już wraca do swojego stroju. A tu już wszystko jest na miejscu.
Zobaczcie, jaki wybór jest bardzo duży. Japonek. Japonki też są, tak? O, jakie fajne? No. Marcel, buty, szybko, ściągamy buty. Ręka, jak tam? Super. Super, nie? O, Marcel oszalał. Marcel, oszalałeś? Czy ty oszalałeś? Tak. O, uważaj Marcelku, ostrożnie. Jesteśmy Levante. Tutaj szef mówi, się tym polsku. Zaopiekuj się nim. Zaopiekuj się nim, a ja go popchnę. Marcel, no co ty? I co? Pyszne? Pyszne. Kwestiowe. Ty skaczesz wysoko. Dwa o jacie. Boże, Marcel. Szalałeś? Jej. O nie. Ale się umęczy nieźle. Padnie. Jak kawka. Kupiliśmy taki fajny materacyk i tutaj coś napić, tutaj można się położyć i on jest nawet do 90 kg. Spoko, nie? No to bardzo się zmieścimy. Tu jest bardzo ładna alejka, zobaczcie, nie? Fajnie wygląda to. Okej, a teraz zmykamy naszego pokoju. Tak, dokładnie. Idziemy, późno już jest. Nawet nie wiem, czy mówić, która godzina. Nie najgorzej jest chyba. Która? 24? No, na pewno. Nie, szła nie ma. Tutaj? Tak! Co mówicie? Marcelek mówi, że ma taką samą piłeczkę. Marcelek sobie kupił też piłeczkę. Aha. Tak, knajpa? Rzeczywiście. Tak. Okej, to już koniec dzisiejszego dnia, ale widzimy się w następnym dniu. Fajna kramka na środku.